Jest z nami szczęśliwy Livio Victoriano. Tak jak mówiłeś wczoraj, wziąłeś to zwycięstwo. Jak się czujesz? Jestem lekko osłabiony. Wczoraj zbiłem 6 kilo. Czułem to w trakcie walki jednak. Za dużo dla mnie, albo inny sposób muszę znaleźć zbijania. Ale zrobiłem swoje, jestem zadowolony. Jedyne co, niestety przez dogrywkę, a nie w pierwszej rundzie. Czy twój przeciwnik czymś cię zaskoczył? Bo to była bardzo ciężka, wyrównana walka. Przypomnę, była dogrywka, przy której zwyciężyłeś niedogłośnie. Czy mnie nie zaskoczył? Tyle, że trójkąt przetrwał. To mu się udało. Znaczy, że też pokazał serce. Myślę, że daliśmy całkiem dobrą walkę na tej gali. Obaj pokazaliśmy serce. Cios za cios, rolka za rolkę, biliśmy się jak się dało. Był taki moment, że właśnie szala na chwilę odwróciła się na jego korzyść, kiedy on próbował wyciągnąć sobie technikę kończącą. Czy ona była w jakikolwiek sposób blisko skończenia? To była balaszka bodaj. Tak. Nie ma szans, żebym puścił tej techniki. Byłem całkowicie pewny. Wszyscy krzyczeli, żebym nogami uciekał, ale na rękach taką siłę, że nigdy nie puszczę tego. Był tutaj z nami Dariusz Cholewa, właściciel MMA Attack. On do ciebie przyszedł po szatni porozmawiać o twojej walce. Czy mówił coś, wspominał a propos występu na MMA Attack? Znaczy, złożył mi gratulacje, ja się niestety z nim minąłem, bo ja byłem w tym momencie pod prysznicem, więc nie mogę nic wam powiedzieć, no bo nie było mnie. Tylko na początku walki, przed walką jeszcze przed i powiedział, że życzę im powodzenia. Dobra, w takim razie również życzę ci powodzenia i wypoczynku. Dzięki, dzięki. Na razie.